Okej, jeżeli chodzi o W60 i o ten całokształt, tak jak zapytał Anihilator, to nie ma tak jakby oficjalnego statementu, w sensie inaczej. Oficjalny statement brzmi tak, zaraz w ogóle przejdę do tego, że te jawki nie dawało ludziom i tak dalej, bo tam też kilka rzeczy należy sprostować, bo są osoby, które mają tam jakiś wpływ, a mówią totalne głupoty. Co do statementu, to pojawił się wczoraj taki: Witajcie, zdajemy sobie sprawę z irytujących problemów występujących obecnie na serwerach. Pracowaliśmy nad nimi przez cały piątek. Niestety ogromne obciążenie przerosło możliwości naszych serwerów. Bardzo nam przykro z powodu powstałych problemów technicznych. Zobaczymy, co możemy zrobić, aby z wydarzeń ponownie można było czerpiać przyjemność. Będziemy informować Was na bieżąco o tym, co można zrobić w tej zaistniałej nieprzyjemnej sytuacji. Jeszcze raz przepraszamy. Pomimo aktualnych wydarzeń życzymy Wam udanego weekendu. Shakes and Fidget. Zespół Shakes and Fidget. No, więc takie się oświadczenie pojawiło. W związku z tym nadal nie rozumiem, czemu ludzie pytają o jakiś reset serwera i o takie rzeczy. Na 100% tego nie będzie. Tu już w ogóle nie ma o czym gadać. Jeżeli miało być coś takiego zrobione, to maksymalnie w sobotę. No a mamy już niedzielę, nie? Mamy niedzielę wieczór, no ludzie nadal tu grają, oczywiście ci, którzy mogą normalnie grać, do czego też zaraz przejdę. No to, no nie zrobią resetu, nie? Bo widziałem tam ciągle w komentarzach, a będzie reset, no nie, nie, resetu nie będzie. Reset byłby w sumie dziwny, w sensie, no mówię, jak już to w ogóle zamknąć serwer w piątek i na przykład przenieść start na przykład na za tydzień albo coś takiego, no nie? To by było chyba jedyne sensowne rozwiązanie. Więc serwer będzie stał jak stał. Jak to się odbiło na serwerze? Po wczoraj myślałem, że bardzo, szczerze mówiąc, bo po drugim dniu zaledwie 3 osoby miały pupile. Także bardzo malutko. Zobaczcie, teraz już 90 osób ma pupile. Mamy trzeci dzień, godzinę 18, więc jeszcze pewnie o wiele więcej te pupilki wbije. W topce też byliśmy tam na koniec dnia, w top 10, gdzie mieliśmy zaledwie 65 level. Także myślałem, że serio ten serwer jest dedek, totalnie. No ale dzisiaj poziom się trochę podniósł, zobaczcie. Już tu mamy 200 plus levele. Mamy tam jakieś 160, no o wiele lepiej. No mówię, wczoraj kończyliśmy dzień w top 10, a dzisiaj już nas zamknęli na top 145. To samo w sobie myślę, że pokazuje, że trochę ludzi zaczęło grać. Także no, może to nie będzie taki kiepski poziom, jak myślałem, że będzie właśnie po drugim dniu. Tu mi się w ogóle gemik wykopał od razu na HP, fajnie. Tu trochę tych gemów pokopałem jeszcze. Może niech sobie na razie będą, te na szczęście wyrzucę. Co do awki i co do tych resetów awki, bo widziałem, że to również jest dość wrażliwy temat. Po wczorajszym dniu, a w zasadzie po północy. Coś takiego jak niezresetowanie awki nie występowało tylko na W60. Odkąd jest nowy backend, to coś takiego się zdarzało. Kiedy to było triggerowane, że tak powiem? Wtedy jak ludzie o północy, czyli o tym w sensie no, w czasie resetu, równo o północy, wchodzili na konto i tutaj przeklikiwali. Wtedy były duże lagi przeważnie, wtedy przez około tam 5 minut serwer działał słabo i zdarzało się, że ta awka się nie resetowała, więc to jest głupota totalna, że to tylko na W60 występuje, bo to już występuje od dawna, to pierwsza sprawa, co oczywiście nie zmienia faktu, że dla mnie to jest nieporozumienie, że dzieje się coś takiego, że ktoś w ogóle nie może grać na swojej postaci, w sensie no główna rzecz, którą się robi w Shakesie, czyli jawka mu się nie resetuje, tak samo jakieś kręcenie kółkiem i inne rzeczy. No i nie rozumiem, czemu ten błąd jest znany od naprawdę już, no już pierwszy raz to mówię, od jakichś 2 miesięcy, 2 miesiące temu pierwszy raz o nim słyszałem i że nie napisali żadnego zabezpieczenia, żeby coś takiego się nie działo. To jest oczywiście nieporozumienie, ale mówię, to nie występowało tylko na W60, to występuje ogólnie na różnych serwerach. Przykładem jest Vendetta, bardzo dobrze, myślę, że wielu osobom znany. Na W49 nie zresetowało mawki bodajże w piątek, tam z czwartku na piątek w sensie. No, to taki przykład, który mi przychodzi teraz do głowy na szybko. I słyszałem, że dużo osób to miało na W60, zwłaszcza właśnie między drugim a trzecim dniem. Wydaje mi się, że dlatego tak się to sypło, bo dużo osób po prostu o północy wchodziło na te swoje konta. To jest taka główna przyczyna, przynajmniej z tego co ludzie pisali, że o północy najlepiej na konto totalnie nie wchodzić przez jakieś 10 minut, żeby tu na spokojnie wszystko się faktycznie zresetowało. No ale co mogę powiedzieć, no giga słaba sprawa, nie?
Tu chciałem sprostować, że to jest ogólny błąd dobrze znany, ale no giga słaba sprawa, bo wiadomo. Pierwszego dnia mało kto mógł grać dobrze, pierwszy dzień mało kto mógł dobrze rozegrać, a dzień trzeci dużo osób no też nie może rozegrać, bo nie dostali awki po północy. Przykładem takiej osoby jest oczywiście Turor. To w sumie też nie wiedziałem, ale się przypadkiem dowiedziałem. Turor nie mógł sobie wczoraj polecieć dalej przez to, że pierwszy dzień skończył tam chyba z 11 levelem. Nie wiem, czy ma w opisie w ogóle. No, dokładnie. Pierwszego dnia ma wpisany 11 level, drugiego dobił 90, tam chyba czwarty brakło mu, żeby dalej polecieć. Czy tam nawet 95 już, no nie wiem, no może 95, no bo skoro awki nie dostał, to nikt dzisiaj za bardzo nie mógł zrobić. No i nie może dalej polecieć, bo nie ma awki. I takich osób jest tutaj, słyszałem, że bardzo, bardzo dużo. Więc no oczywiście współczuję. A jak to można naprawić? Bo to też dużo osób tam widziałem, że w komentarzach mnie pytało. Nie można tego naprawić. Jak napiszecie na support i napiszecie, że coś takiego wam się stało i tak dalej, wyjaśnicie sytuację, to dostaniecie najprawdopodobniej 25 grzybków w ramach rekompensaty, ale awki wam nie oddadzą, więc dzień jest po prostu, krótko mówiąc, w pizdę. Więc tak to wygląda. Nic z tego nie rozumiem, czemu tak to działa, skoro mówię, no błąd jest znany od przynajmniej 2 miesięcy. Ja nie wiem w ogóle, czy ten błąd pierwszy raz nie zaczął się pojawiać, jak nowy backend zaczęli wprowadzać na serwery. No ale no co ja mogę powiedzieć, no. Ja tylko wam przekazuję, bo ja tam siedzę na Discordach, śledzę generalnie te informacje, to przekazuję szerzej, powiedzmy, jak sprawa wygląda. No dla mnie to też jest nieporozumienie, ale no jest jak jest. No, więc tak chciałem ogólnie zacząć na streamku i to też pewnie wstawię do tych wycinków na YouTube'a, żeby też ludzie wiedzieli, bo mówię, masę komentarzy o to było. No i tyle. Tyle, co mogę powiedzieć. Na mawkę zresetowało, więc dzień trzeci rozgrywamy i też postaram się wam tam jakoś umilić czas. Dobra, jakie są plany na dzisiaj? Sprawdziłem procenty przed streamkiem na Meduzę, na której się wczoraj zablokowaliśmy. Na Meduzę mamy 1,40%, więc chyba zaczniemy po prostu od klikania lochów. Nie ma tutaj za bardzo co dociskać. Może jeszcze ewentualnie troszkę golda wrzucimy sobie w szczęście, delikatnie podbić, bo jeszcze mamy zwarty. Trochę tu gemów pokopałem, wiadomo, no teraz w ogóle gemy już niedługo będą nam się zwracać, jeżeli chodzi o golda, więc już nie będzie z tym problemu. Tak samo myślę, że dzisiaj na spokojnie kowala powinniśmy odblokować, więc też już jakoś to tam poniekąd pomoże. Dobra, co, goldzika jeszcze tu może wydam, tylko w co ja bym chciał, szczęście 300, no to mintę mam na 300, dobra, może w zrękę zostawimy, powiedzmy, z tyle, w razie czego. No i sobie lecimy w tą meduskę. Miałem na nią 1,40 przed startem, teraz jeszcze trochę stat doszło, no myślę, że z 1,5% na nią mamy, więc od tego będę chciał zacząć. No jeszcze dzisiaj nic nie zrobione standardowo, awki nie kliknąłem, kółkiem nie zakręciłem, no nic zupełnie, więc zobaczymy, jak to pójdzie. No chciałbym na pewno dzisiaj arenkę wbić, to w ogóle taki jest mój cel, powiedzmy, na trzeci dzień. Drugi poszedł słabo, tu nie ma w ogóle co się oszukiwać. Drugi dzień rozegraliśmy dość tragicznie, jak na to, ile grzybów poszło, to o wiele lepiej by mi to mogło iść. Myślę, że wczoraj mogłem na spokojnie pupilki dobić, ale też mówię, 3 godziny spałem, trochę był taki chaos i tak o, klikałem, napałem. No a dzisiaj moim celem jest arenka, zobaczymy, czy nam się to uda. Cianko jedynki. W sensie arenka, zarządca areny, no nie? 105 level. Tam 20 tysięcy, no ta meduza powinna paść, dokładnie, 60 prawie 7 level, musimy wbić 70, mamy wiedźmę, ale to nam na razie za dużo nie daje, troszkę golda dostaliśmy, obejrzymy sobie tą waleczkę. No jesteśmy dość dobrze uzbrojeni, nie? Meduza to był problem, bo to jest mag, teraz mamy chyba woja i zwiada, albo dwóch wojów, nie pamiętam, ale oni chyba też powinni paść, tak szczerze. Przeroluję, czemu wczoraj meduzy? No bo i tak już wczoraj zrobiliśmy wszystko, nie? Zrobiłem awkę, zakręciłem kołem, dlatego że nam z tego koła poleciało tyle golda, to byliśmy w stanie tą meduzę kliknąć bez zrobienia niczego innego. Więc co za różnica, czy kliknąłem wczoraj, czy dzisiaj, jak nic mi to by nie zmieniło na postaci. Zwiększyłem w ogóle trochę w symulatorze ten mnożnik, żeby mi pokazywało procenty takie bardziej dokładne, więc troszkę tu dłużej się kręci.
No, dokładnie, na smoka mamy 2,40%, więc smok pada i ten ostatni chyba też pada, no i tym samym powinniśmy chyba wbić 70, albo będzie bardzo mało brakować do niego. To tam ewentualnie aweczką, no bo innego wyjścia nie ma, już żadnych lochów nie będziemy mieli. Nie, no tak, no to jest wina programistów, tu też ludzie niepotrzebnie tak jakby cisną jakiś tam supporterów, bo supporterzy to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie łącznik. O, będzie 70 na luzie, już to widzę. Supporterzy to jest tylko i wyłącznie łącznik właśnie pomiędzy tam jakimiś programistami a graczami, nie? Poniekąd. Więc to też bez sensu cisnąć supporterów. Ta wiadomość, no oni mogli tylko to napisać, no bo co więcej. Ci program, no ja nie rozumiem, naprawdę, no jak można taki błąd, ja rozumiem jakieś tam pierdoły, jak tam powiedzmy w akademii się książka przekręca nieraz, w sensie jest tak krzywo, nie? No nic to, w ogóle nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi o grę, tylko tam błąd wizualny. No ale kurwa, żeby się rzeczy nie resetowały o północy, błąd znany od tak długiego czasu i oni nic z tym nie robią? Znaczy to prank jest jakiś, no. To, ja też nie będę mówił, że to jest git, jak nie jest git, no. Ja jakby mi się awka nie zresetowała o północy na jakimś koncie, to bym najprawdopodobniej skończył na nim grę, no bo na chuj grać. Jak będę dzień w plecy, nawet nie z mojej winy. Vivendex, pana tego mamy 0,90 swoją drogą. To już nie tak dużo, ale może też ubijemy. A, w sumie to golda mogę trochę rozdać. Chociaż my się będziemy chcieli przebierać zaraz. Ale dobra, jeszcze rozdam, żeby na pewno tego szczura pokonać. Niech będzie. O, tam jaka bliska próba. Troszkę tej z ręki odda na niego. Co do tego, co Koman właśnie. Niektórzy mają coś takiego, że mają misję dnia normalnie na postaci podczas eventu expa, a ta misja im daje 0 expa. I widziałem, że Koman miał to z czatu i jeden ziomeczek dzisiaj na angielskim też pisał, że ma to, że miał to samo, że też mu misja dnia nie dawała w ogóle expa. Przecież to są takie rzeczy, co ja nie wiem. Kurde, no padni, no. On nam na pewno da ponad 1,5 levela, a potrzebujemy troszkę ponad 1, żeby wbić 70. To już nie są takie duże procenty, no ale no musimy go ubić. Nie chcę tu awki marnać. Zresztą kurde, awką ponad 1 level to trochę będę musiał wbijać. W sumie to jeszcze moglibyśmy ewentualnie jakoś klaserek delikatnie pocisnąć, chociaż nie wiem w sumie, może to bardziej pod koniec, jak już tych leveli powbijamy, bo powiem wam, że jeżeli chodzi... O, dobra, siedzi. Nawet niedużo trzeba było wydać. Jeżeli chodzi o klaser, to mamy na niezłym poziomie. I jest prawie 7-1. Pięknie. Obejrzmy sobie tą waleczkę. Dobra, 1,800,000. No to sprzedam. 70 level i teraz klucz jest gdzie? Gabinet magii, okej. Dobra. Cyk, i lecimy dalej. A tutaj jest gdzie? 80 level podczas zadania, dobra. No, ładnie poszło. Do Kciuka, profesor! Kocham was za te rady po prostu. Jasne, że można całe EQ, o ile byłby w ogóle aktywny event Wiedźmy na tym serwerze. I o ile byśmy mieli wszystkie zwoje. No, a jeszcze tego nie mamy. Także dzięki za radę, profesor. Ale pojebało ci się troszeczkę. Tak, no mówię, jeżeli reset miałby być, to w piątek maksymalnie, nie wiem, no jakoś sobota z rana, to w ogóle max. No bo pomyślcie, no bo ludzie byli, tacy, którzy grali non-stop, nie? Już tam po północy w piątek cisnęli i tak dalej. Także znowu ktoś tam wbił jakiś wysoki ranking, to znowu on by nie był zadowolony, że nagle reset, skoro on wbił. Także no tu mówię, no każdemu się nie dogodzi. Niestety.
Ciekawostka, toksyczne drzewo od 70 także z misji od update'u lochu. No tak, właśnie mi się wydawało, że to był tylko gabinet magii, ale ja zawsze to muszę sprawdzać, bo ja nigdy nie pamiętam od kiedy są te lochy, więc... Dobra, teraz mamy maga, ale on powinien paść dokładnie, bez problemu. Mamy 7-2 level. No lecimy po 7-5 i lecimy po te pupile, nie? To w ogóle, no żałuję. Tak jak wczoraj 100 plus wbić by było bardzo ciężko, ale na pupile mieliśmy szansę, na pewno. Niestety, wczorajszy dzień był tragiczny, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę. Ale dzisiaj jestem wyspany, więc dzisiaj może lepiej będzie. Dobra. 73,5. Zobaczmy sobie. Trochę golda też przy okazji poleci z tych lożków, chociaż to są jeszcze niskie levele. To boost dla free to play, bo nie musi rolować? A, no bez kitu, no tak. W sumie racja. Bo to było tak, że on był od 70 w gabinecie, a od 80 w misji, tak? Jak dobrze pamiętam. Dobra, teraz mamy 118 poziom. Który tutaj był level ten ostatni? Pamięta ktoś? 130 chyba, nie? Jak się nie my... O, jest jakaś klata. Pancerza tracimy, ale plus 30. Dobra, na razie ją zostawię. 130, czyli jeszcze tego niedźwiedzia powinniśmy machnąć. Dobra, niech będzie tak na razie. Zobaczmy. Smog miał 122, tak? A, no tak, no. No, czyli niedźwiedzia machniemy i będzie ten 7-5. Potem pupilki, jakiś boost do postaci. I będziemy cisnąć dalej. Tylko może trochę jeszcze klasera powbijam, tak szczerze, zanim będziemy tych pupili szukać. Dzisiaj tak chcę bardziej to z głową wszystko porozgrywać, a nie tak jak wczoraj. Chaotycznie, ale okej, najpierw ten niedźwiedź. No woj, on powinien paść. A co najlepsze, jeszcze dzisiaj przed streamkiem robiłem awkę na innych kontach, bo nie chciałem, żeby czasem wieczorem wyjebało znowu i żebym nie był w stanie. I wróciliśmy do tego samego, co było wcześniej. Czyli... Ej, co? Kurde, a nie, dobra jest. Czyli serwery, które były przeniesione ze starego backendu na nowy, schodziły bardzo słabo i co chwilę wywalało. A... Nie, Elevatora jeszcze nie klikałem. A serwery, które startowały od razu z nowym backendem, jak jakiś W55 i w górę, już chodziły dobrze, nie? Także to w ogóle następna sprawa. Dobra, teraz mamy tego. On już może... Chociaż, kurwa... Tamten miał 130, był zwiat. Może on by jeszcze padł, wiecie? Im wyższy level, tym lepiej. Dokładnie. Ej, ładnie to idzie. No i teraz mamy maga. Na niego to już się będziemy musieli przebrać, ale to zaraz. 7-7 level. Ty, ja może 80 dobiję petami, chociaż kurde, tyle nie dadzą chyba. Ale dobra, zaraz zobaczymy, na spokojnie. Nie ma co się podpalać. Cyk. Dużo tu w ogóle ludzi powbijało taki wyższy level, jak tak patrzę. Sporo. Tak, teraz maguś, czyli jego już nie zrobimy. Tu jeszcze powiedzmy, że... O kurwa, i się nie udało. Niech będzie tak. 7-5 mamy, czyli teraz pupilki. Ale najpierw klaserek. Powiedzmy... A przelecimy tak o... Od nas w dół i powinniśmy... Powinniśmy poubijać trochę ludzi. Dobra, 60 przekręcone. Okej, lecimy po gniazdo. Poleci nam w miarę szybko. Ty, co jest? Czemu nie mogę misji zeskipować? Okej, teraz. O, teraz działa, dobra. O, z pierwszej gniazdo. Wykurwiście, bym nawet powiedział. Dobra, co dostaliśmy? Pierwszy siorb. I...
No, tak średnio bym powiedział. Ja chyba będę w zębika szedł. Tu też tak średnio. Pony git. Ten słabo, ten słabo. Dobra, czyli dostaliśmy w sumie jednego peta dobrego. No, to dzięki. Robimy teraz to. Okej. Dobra. Dobra, 7-8 dobity. Ponika możemy nakarmić. Którzy na serwerze? Kurwa, 96 osób ma, czyli 97 osoba w teorii. Dwa dostałeś dobre przecież? Nie, ja w siorba nie idę, jak dwa dobre? Powiedziałem przecież, że siorb jest poniekąd git, ale ja będę w zębika raczej szedł. Tak mi się wydaje, jeszcze pomyślę, ale... Ale chyba tak. A żeluza? Nie, no ja tu będę się starał... Ja tu będę starał się iść w tą... W dzyńkę, no nie? I raczej w oko chyba. Czemu zębik? No zębikiem szedłem na W58 i było git. Zębik jest teraz mocny na nowym backendzie. Zobaczcie. Zębikiem w siorba bez problemów. I zamknąłem. W sensie, Boże, w siorba, w Lilarysia. Także raczej zębik. Jeszcze zobaczę, ale... Właśnie widziałem, że coś tu się bugowało ze środowiskami, ale dobra. Grunże kliknięte. 78,5 levela dobiliśmy. Dzięki temu. No i co ja mogę... Mogę spróbować walkę zrobić. Chociaż nic mi to nie da, ale dobra. Belew miał 2. Na wodę. Powinien po nich dać radę. Zobaczmy. No, i łatwo. Ariadrina już nie klikniemy, on ma 5. Ale dobra, woda chociaż siadła. Co ja mogę w ogóle jeszcze dzisiaj złapać? Okej, mrok dzisiaj mogę uzupełnić. Dzyńkę muszę jutro. Tu mogę jednego. Ogień mogę cały złapać. Ej kurde, to ja będę tylko w plecy ewentualnie z tym. Ze światłem. To nieźle. Siaczko kwiczasty. I dobra, co teraz? No teraz przebieranko chyba, nie? Maga już nie klikniemy. Dostaliśmy boost do statystyk z pupili jakiś tam. Także teraz przebieranko, bo ostatnie było... O proszę. Ostatnie było bardzo, bardzo dawno temu, że tak powiem. Poklikamy troszkę itemków i może jeszcze ewentualnie poszukamy broni po prostu. Kurde, jak sypie, ty. Co jest? ...50% klasera mamy, ale to się akurat bardzo nie przyda na tego maga. Dawaj tymi, co od razu dostajesz, a nie szukać, ale co? Pupilami, Bart? No ale a, kurde, zapomniałem. A propos wczorajszego filmu też, zapomniałem na początku powiedzieć. Będę to musiał jakoś przekleić, żeby to wrzucić na początek. Bo przecież nie odpowiedziałem. Czytałem komentarze pod wczorajszym filmem. Kurde, to będzie w sumie dziwnie wyglądać, jak to przykleję na początek. Tak szczerze. Nie wiem, muszę pomyśleć, ale nieważne. Czytałem komentarze pod wczorajszym filmem, pod tą decyzją, czy gramy dalej, czy nie gramy dalej. I powiem wam szczerze, że było bardzo, bardzo wyrównane. W sensie takim, że dużo było komentarzy, żeby grać dalej. I dużo też było, żeby nie grać. Widziałem nawet, że komentarze, żeby grać, jeden komentarz taki dłuższy, żeby grać, zyskał chyba z 30 łapek. I tak samo drugi około 30 zyskał, żeby nie grać, nie? Więc bardzo, bardzo to było wyrównane. No ale gramy. Szkoda po prostu kontentu, jaki zmarnujemy nie grając tutaj. I tutaj już patrzę pod kątem streamów i patrzę pod kątem kanału. No już długo się nastawialiśmy na ten serwer, więc no gramy. Nie no, kurwa, kpina, naprawdę. No, tak jak mówię, na streamkach streamki będą dłuższe dzięki jednej dodatkowej postaci, będą jakieś odcinki ciekawsze. Także no, gramy tutaj.
Więc powiem dużo, w ogóle tak, mówię, porówno było, żeby nie grać i grać, tu sobie jak ktoś chce, to może sam spojrzeć na, pod te komentarze pod tamtym filmem, to się przekona. A druga sprawa jest taka, że też dużo osób pisało, żebym sam podjął decyzję, nie? W sensie, że jak mi się nie chce grać, to, to nie ma sensu, żebym grał na siłę, a jak chcę, to żebym grał. Także to też, takie komentarze widziałem. Siemanko, skopcony lepek. Dużo pancerza na minus, plus 18, tylko nie ma co. O, to możemy wziąć, bo tu nam fajnie boki podrosną. Dobra, powiedzmy, że tak, jeszcze spróbuję czegoś poszukać w gabinecie. O kurwa, ty, co jest? Na przykład czegoś takiego. Tu musimy dać gemik na zręczność i jeszcze spróbujemy sobie brońkę wymienić po prostu. Mogłem to od razu niby sprawdzać, jak rolowałem, ale chciałem tak, wiecie, przyspieszyć, bo zobaczcie, broni mi dają dużo. Tak, tak, no ja wiem, 40 to już jest dużo. Tylko no musimy z dziurą patrzeć. Sporo tych epików leci, jakoś mam wrażenie, że wczoraj ich mniej nam leciało. W ogóle wczoraj był jakiś dziwny dzień, taki pechowy. Tak, VIP za punkty kanału jest na stałe, Delfik. Jak tam dzisiaj teścik poszedł? Wydaje mi się, że git. Standardowo. Słówka raczej wszystkie dobrze, a gramatykę się postrzelało, to tam coś siądzie i będzie, nie? Nie interesuje mnie to za bardzo, MC Digni. Szczerze ci powiem. Kurde, to jest fajne, tylko że no plus 22 tylko. Ale chyba biorę, bo ciężko będzie coś lepszego znaleźć. 32 z ręki, rozrzut kosmiczny, siemanko Terrax, no i 22 średnie na plus, mogłoby być oczywiście 40, ale... A, my golda nie mamy. Dobra, to zrobimy tak, okej. I teraz musimy do pierścionka wsadzić to i musimy znaleźć 3 z ręki w kopalni. No, wrzucę go tu i okej, jeszcze jeden. Dobra, ładnie. Nie kopen. Kurde, 129. Mogłem zaczekać, ale nieważne. Okej. Powiedzmy, że jako tako jesteśmy przebrani. Nie jest to oczywiście wersja końcowa, ale to tylko po to, żeby tego maga pokonać i polecieć sobie dalej z nowym lożkiem. Sprawdzimy procenciki. O kurwa, ty. 0,28. To nie są te procenty jakieś wybitne. To może jeszcze coś by tutaj wymienić w tej, w tym gabinecie magii. Chociaż my golda nie mamy za dużo. Ale odjebałem cyrk. Trochę. Chyba, że po prostu te gemy powymieniać jeszcze na zrękę. 3 musimy znaleźć, powiedzmy. Broń na 3 staty? No tak, wiadomo, ale to wiesz, łatwo powiedzieć. No daj tą zrękę, proszę. Dziękuję. Dobra. Powiedzmy, że trochę nam tam doszło. To jeszcze raz. Dzisiaj 100 plus będzie. No liczę w taką, celuję w taką rękę, nie? 0,40. No za dużo nam to nie dało. Dobra, może trochę porolujemy. Jak się coś giga dobrego trafi, najlepiej broń. Ja pierdolę. Cudowna jest ta gra. Przysięgam. Tylko, że to jest 9... Podsłuch? Tylko, że to jest 9000 golda. A my mamy 1100. I to jest problem, powiem wam. Dobra, no dwie misyjki zużyjemy, no. Czy tam 3. Uj, trudno. Kubeczki? O, mi tego trafiłem jeszcze przypadkiem. A, to siorb. Kurde, ja na misję muszę patrzeć, Jezu. Skup się, debilu. Zapominam, że ja przecież dużo petów jeszcze dzisiaj mogę połapać.
Troszkę, ale nie dużo, Mikrus. Dobra, czyli kupujemy to, to sprzedajemy, te buty nas nie interesują. Tutaj z rękę musimy. Dokładnie, tu niech się coś tam kopie następne, 129, mało, ale niech będzie. To mogę posprzedawać i okej. I teraz sprawdźmy. Broń jeszcze więcej średnich, bo plus 10. Rozrzut chyba też jeszcze wyższy niż był wcześniej. Na 3 staty. No i teraz mamy 1,5%. Teraz można grać. Sianko Jokasy, witam cię. To tyle, co mieliśmy na meduzę na samym początku. Od niej zaczynaliśmy. Kowal od 90. No padnij ty. Dobra, dzięki. Wystarczyło poprosić. Kurwa, ty. Dzisiaj ta gra jakoś dobrze chodzi. Mówisz, żeby padło, to padło. Mówisz, że chcesz broń w surojowni i pada. Piękna sprawa. W ogóle zobaczcie. Wszystko wyliczone. W ogóle nam epiki nie lecą. Leci nam gold. Ale epiki nam w ogóle nie lecą. Dobra, jest 80. I mamy to, tylko teraz muszę się skupić na tych petach. Czekajcie, ja sobie na czacie wypiszę, w sensie nie będę wysyłał. Tylko po prostu sobie wypiszę lokację, żeby mieć. Dobra, przeloguję się jeszcze, żeby tu na pewno załapało. Tak, tak, no mi się już pierdoli przez to, że gram na... Już mam większość postaci na wyższym poziomie. Podczas zadania poziom 80, wszystko jest git. Lecimy. Nie mamy nic takiego. To biorę to. Klucza nie ma. Jest puszcza, tylko ta puszcza jest w słabej misji. Jest Nigdylandia. No ale jest krótka, no weźmiemy. Przydadzą się te statystyki. Dobra, i mamy zębika. I teraz możemy zębika wykarmić. Chociaż najbardziej to nam się przyda teraz ten, bo jak jego wykarmimy na trójkę, to może jeszcze środowisko zrobimy. Ale zębik też już jest. Czyli Puszczę Zarośląską już mogę wyjebać. Lecimy dalej. Moczary Mary, propolis i dwa propolis. To propolis jest zajebiste, bierzemy. Oj, klepsydra od razu wypadła. Ile mamy w ogóle klepsydr? 120, to jeszcze na luzie. Ale klucz nie leci, to jest najgorszy. Czyli propolis wykreślam. Ok, jeszcze trzy pupilki możemy złapać dzisiaj. No lustra to ja nie chcę, zwłaszcza jak jest weekend expa. Szkoda mi marnować expa. Maerwyn mamy, jest zajebista. Nie oglądałem właśnie o kasę, wiesz, bo myślałem, że to się zaczynało o 17. A się okazało, że o 17 to się mecz zaczyna, że ceremonia była wcześniej. Chyba sobie później obejrzę, tak wiesz. Tak w ramach ciekawostki, gdzieś tam na internecie. Dobra, Gnuśnogród i Mroczne Bory jeszcze. Ty, no nie ma tego klucza swoją drogą. Oj, z tymi kluczami to jest naprawdę. Tu fajna piąteczka. Co jest z tym kluczem jebanym? Jezu, ile marnowania awki. Pupilków też nie ma. No Mroczne Bory bym najbardziej przytulił. A, Gnuśnogród jest. Dobra, Gnuśnogród nam wpadł. Czyli tutaj mamy cyk. Czyli zostały nam jeszcze, tak jak mówiłem, tylko te Mroczne Bory. I zaraz w ogóle level samą awką dobijemy. O, jest klucz. W Moczarach Mary. Misja tragiczna, no ale bierzemy. Pyk. Dobra. Lecimy. Powinno padać fajnie. Gdzieś mniej więcej do tego levela powinno pójść. W sumie to mogłem sprawdzić jeszcze... Jakie mam procenty na te dalsze lochy, tak szczerze. Ale no w sumie miałem 80, to szkoda było. To lepiej było po prostu klucz brać i sobie tu podbijać, podbić trochę level, nie? Wiadomo. Siema, tamte konto zapomniałem hasła i na jakiego e-maila robiłem, więc wtedy... Więc F. A jaki ty miałeś, jaki miałeś nickname na tamtym koncie? Bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, siedzi. Za drugim razem dopiero, ale grunt, że jest.
No skoro prawie zamykamy ten, jak on ma? Toksyczne drzewo? Ten loch się nazywa? Tak, dokładnie. Tylko, że... A, bo to jest szóstka, to jest siódemka, to nie, nie, nieważne. Cofam cię, chciałem powiedzieć. Lopik, a, to wiem kto, to wiem kto. A bez kitu, bo ty masz to ja Lopik, okej. Okay. Nie ogarnąłem. Jakiś dzisiaj też zajebany jestem. Dzisiaj się za bardzo skupiam chyba na gierce. Wczoraj było bardziej skupiane na czacie, a dzisiaj jest za bardzo na gierce. I nie ogarniam do końca, co się dzieje. Mamy jakiś łuczek. Ale sprzedamy. 8-3 level też wpadł. Czy od tych procentów jest jakaś apka, czy jak to wygląda? To jest strona internetowa SF Tools. Możesz sobie wpisać SF Tools Neutral i wyskoczy ci poradnik na YouTubie, jak tego używać. Co jak mi się skończą klepsydry? Wiesz co, niedługo, podejrzewam, że we wtorek góra już będę miał dostępny pakiet z podziemia. W sensie będę celował, żeby to było we wtorek. Więc w pakiecie z podziemi będą klepsydry i potem kolejne pakiety będą dawały klepsydry. Także nie skończą się tak szybko. Na Epika poproś o broń z dziurą. No tak, smoku ciemności mógłbyś nam tutaj zarzucić broń z dziurą jakąś fajną. Jaki dzisiaj wbijesz maksymalnie level? Nie wiem, nie chcę przewidywać już. Już szczerze mówiąc, w ogóle zanim jeszcze seria wystartowała, zanim ten serwer wystartował, to liczyłem na pupile drugiego dnia, no a wczoraj wyszło jak wyszło. I miały tylko 3 osoby pupile, no ale nam się nie udało niestety. Tu już chyba musimy przeenterować, bo tu już może być problem. Dokładnie. Przeenterujemy sobie delikatnie. O, mamy jakieś rękawice, to też się może przydać. Smok ciemności, zobaczmy. No właśnie widziałem, że giga są słabi oni, tak szczerze. Więcej się spodziewałem po nich, a tu padaka totalna. 18 pancerza na minus plus 25, no ja bym podmienił. W sumie te epiki to już powoli do kibla muszę zostawiać, wiecie? A golda mamy akurat bardzo dużo, więc... O, jest Graal, pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, mamy z rękę, cyk. Pancerz nam nie spadł na szczęście. Ile procent klasera? 60,5 prawie. Co my teraz mamy? 138 woj, no też chyba powinien paść. Kurczę, powiem wam, że chciałbym uniknąć... Dobra, siedzi. Chciałbym uniknąć przebierania jeszcze przed kowalem. Ale nie wiem, czy nam się to uda. Co ten Graal daje? Pulsują ci itemki, których nie masz w klaserze. Albo na postaci czyjejś, albo w sklepie. I wtedy wiesz, kogo atakować, albo co kupić ewentualnie. Dobra. Sprawdźmy procenty. Broń mamy zajebistą, więc... O yes. 9% mamy na tego zwiada, czyli chyba go mogłem jeszcze klikać, zamiast awki klikać, no ale zjebałem, bo nie sprawdziłem. 9% na niego, dokładnie. Wiem, Jokase, wiem, to już tak od tygodnia, jak nie lepiej. Musisz mieć Bogito 1000 itemków w klaserze, jak się nie mylę, i 85 level. I dostajesz Graala. Dobra, na tego mamga mamy 1%. Zobaczmy jeszcze na tego. To się w ogóle bardziej będzie opłacało klikać. 4% na bossa i on nam daje pika i da nam też 90 level. Dobra. Giga łatwo. O kurwa. Ty nie dał nam 90. What? Ja myślałem, że więcej ekspa z niego poleci.
Dobra, to jeszcze tego maga też musimy kliknąć niestety. No ale ile w ogóle na tego maga? Przed ubiciem tego locha było 1,40. Nie, no to też siądź. Buty możemy dać do kotła i chyba to zrobimy, ale to później. Ty, co w ogóle tutaj dalej? Poziom 95, zadanie, dobra. Ty, jakie bliskie próby w ogóle. Nie no, mówię, broń to my mamy idealną pod magów i siedzi. Jest kowal. I ile kosztuje ulepszenie tego? A, to kosztuje trochę metalu. Czekajcie moment. Czy ja to chcę rozmontowywać? Chyba nie, bo to kosztuje trochę golda. To wolę już szczerze sprzedać. Jeszcze może coś pod rozmontowanie poleci, ale to później. I ewentualnie ten achievement sobie zrobimy z ulepszeniem razy 10 z tym itemkiem. Bo ja go tu w ogóle po to trzymam. Zobaczmy tą walkę przede wszystkim. No. Bez problemu. Dobra, czyli tak, no chciałbym zamknąć na pewno to 6,5% na tego woja. Kurwa, jakie te procenty na te lochy są potężne na tym łowcy, to... Zobaczcie, kiedy my się ostatnio przebieraliśmy. Fakt faktem, że broń mamy bardzo dobrą, to już powiedziałem, ale... Ale no tak czy inaczej... Rób elevator, no zaraz poklikamy w sumie. Masz rację. Ale tam widzisz, tam nam w ogóle metal jest potrzebny, bo metalu mamy zero. Ty, a ja tu mogę odebrać w ogóle? O, właśnie. O, no właśnie, dobra. Nawet nie muszę robić. Czekajcie. Obejrzymy to od razu. 92 level. I zaraz sobie ten achievement zrobimy. Zawsze to tam jakieś statki wpadną. Trochę odrodzeń było potrzebnych. Zaczyna mi się ten łowca demonów podobać znowu. Tak jak wczoraj byłem zrezygnowany, tak dzisiaj jak idzie, to jest fajnie. O Jezu, co ja robię? Ty kurwa, co jest? Song request perfect, song request. Czemu nie dostaliśmy tych rzeczy? Halo? A, dobra. Cicho. Wystarczyło się przelogować. Ile kosztuje, żeby ulepszyć na razy 10? No, tyle co nic. I wpadło osiągnięcie, dobra. Mamy to zrobione. Czego my jeszcze nie mamy? Obieży świata nie mamy zrobionego, ale to tam pewnie sam wpadnie prędzej czy później. No, zrobiliśmy to kółko wczoraj, wiadomo, to ma rękę, bo tego nam brakowało. Hazardzistę zrobiliśmy. I nic więcej, pupile. Dobra. Ja to chcę rozmontowywać? A możemy rozmontować, to nam wróci to, co wykorzystaliśmy. Dobra. Ale tutaj ograny został kowal. Jezu, jemy golda mamy. Dalej. To jest wojownik i ostatni to też jest wojownik. I na ostatniego to już się na 100% będziemy musieli przebrać. To w ogóle bez dwóch zdań. Ale czy my tego jeszcze nie klikniemy? Powinniśmy kliknąć, dokładnie. Ej, my mamy na niego 6% prawie, ty. To my nie zrobimy za jednym zamachem tego olbrzyma. Nie no, kurwa. Przecież ten łowca to jest cudo. Ile odrodzeń. Pierwsze chyba. Drugie. Dwa odrodzenia tylko. No i ten duch wulkanu, nie? No to już jak widzicie jest level 170. Więc tu już jest przez kogo o ile? 22 levele, tak? Dobrze liczę? Chyba tak. Także bardzo dużo. Sprawdźmy.
Wydaje mi się, że lepiej się poprzebierać po prostu. Dokładnie, 0,11 mamy na niego. No ale teraz i mam też bardzo dużo golda, więc jeszcze w staty na pewno wrzucę. Ale no, teraz już przebieranie będzie o wiele prostsze. Bo nie musimy już patrzeć na to, żeby item jak miał dziurę, no nie? Pancerza tracimy, nie biorę. Też w tą siłę pewnie... O kurwa, dobra. Gemy mamy wymienione, więc mogę odzyskiwać. Chociaż jak będę gemy odzyskiwał, to... Na HP nie muszę odzyskiwać, o może tak. Nieważne, nieważne. Ja mam traumę z tego ducha wulkanu, bo... Ja pierdolę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje na tym streamie dzisiaj? Ale oddaję dzisiaj giera. Prawie max rozrzut, no. Cuda. Dobra, ty, to zobaczmy może teraz. Jak nam wzrósł pancerz i ta broń. Czy to wystarczy, czy jeszcze coś rolować? Już ponad 1%. Ale okej, no jeszcze czegoś poszukam. Żeby jeszcze tam delikatnie zboostować. No, klatę to akurat mamy. No, przydałoby się ten hełmik wymienić. Ile nam to daje w ogóle? 93, to nam daje 111. No, hełmik i pasek. Hełmik na wszystkie... A może być, bo w sumie pancerza daje, dobra. I tak już zaraz go zrobimy. To takie podmianki bardziej pod następne lochy, tak szczerze. Kup sobie potki. A no w sumie można pokupować trochę, no. Można. Na parę dni. Dobra, niech będzie... Powiedzmy jeszcze jedną może. Niech będzie na jakieś 2 tygodnie. O kurwice, jaki my mieliśmy wisiorek, stary. Dobra, to zostawiam. To sobie weźmiemy. No i jeszcze chcę na HP pokupać, to może jeszcze coś poleci z epików. To możemy wziąć też. Tylko, że musimy odzyskać. Ile tych wisiorków mi mryga. No jeszcze tu na pewno klasera musimy trochę popodbijać teraz. Jak już się zablokujemy w lochach, czy tam jakąś ziawkę będziemy robić, to zanim, to w klaser lecimy. Musimy tą topkę przejrzeć. Okej, okay, dobra. Starczy. No, coś tam poprzebieraliśmy. Możemy jeszcze zobaczyć, żeby było powiedzmy oficjalnie, ile już jest procent. 2,25. No, to już są... Solidne procenty. Czy on nam da 95? Nie wiem szczerze w sumie. Zobaczymy. Przekonamy się zaraz. Dawaj mi to. Da. W sumie to nam dał 2 levele. Jakby nie patrzeć. Sprawdźmy. Nie no, z tą bronią to my... Kurwa mać. Broni to my nie musimy nie wymieniać przez jakieś, nie wiem, 10 leveli jeszcze jak nie lepiej. Pierwsze odrodzonko. Drugie. Trzecie. Czwarte. Nie, przepraszam, czwartego nie było. Chyba, nie wiem, chuj. Rozmontowałem ten trinket, jeżeli... O tym, tym. To mogę w sumie sprzedać, tak szczerze, do wiedźmy jak chcę. Jeżeli mówisz o tym, co ulepszałem, to go rozmontowałem po prostu. A jeszcze tu ludzie nie dają surek, niestety. 3 były, no, dokładnie. Czyli co? Teraz mamy podczas zadania, więc tak jak wam powiedziałem... Polecimy sobie od jakiegoś... No tu już są takie levele podobne do nas. Więc powiedzmy od jakiegoś 35...
No tu pewnie same epiki, to my je raczej mamy. Ale tu w gildii to już będę mieć same epiki. Zwłaszcza te levele 60+. O, jest brońka. Dobra, starczy. Już i tak tu przekręciliśmy, okej. Wracamy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Czyli teraz miała być aweczka po klucz, dobrze pamiętam? Tak, no. I muszę pamiętać o mrocznych borach jeszcze. Żeby znaleźć pupilka ewentualnie. A ty, ja jeszcze muszę... Jeszcze tu muszę misję dnia pamiętać zrobić, bo nawet nie wiedziałem, że taką mamy. Kurwica. Ale mamy też kluczyk. Dobra, czyli klucz do kolejnego lochu zużyliśmy póki co jeden pasek. Jeszcze nam zostały dwa dzisiaj w razie czego. No jeszcze te mroczne bory mi zostały, koman tylko. Jeden pupil w wodzie. Ten. Spróbuj, szef Filon, zresetować sobie router na przykład. Bo wtedy cię może wrzucić na inny game server i może pomóc. Albo na telefonie spróbuj, na przykład na mobilnym internecie. Sianko, kopoc. Tak, no generalnie się to opłaca robić, no ale ja tutaj... No nie będziemy po jednym piwku pić, bo wiadomo, trochę zejdzie z tym. Ty, no co jest? Dobra. Czyli teraz lecimy po seteczkę. Cianko, saketa. Cyk. Na telefonie działa? No widzisz. Kurwa mać. Jak to jest, że jak oglądamy walkę, to nie wygrywamy jej, a jak zacznę enterem skipować, to nagle jest wygrana i trzeba od nowa oglądać. Ale to jest... Dobra, 9-8. Po co oglądasz te walki? No z ciekawości. Jak na przykład się odrodzimy kilka razy. Trochę jakiegoś enjoyowania tej gierki też wypada. Wypada sobie, powiedzmy, zaserwować. A nie tylko, kurwa, jak debil za te grzyby napierdalać non-stop. Ja wiem, że ludzie tak preferują oglądanie takiego czegoś, no ale... Już dodaję okafa. O kurwa, nie dodam. W sensie dodam, ale... Lecimy dalej. Piekielny obcy. Który miał... 170 miał w duch wulkanu, no nie? Czyli jeszcze tego powinniśmy machnąć. On nam da jakiegoś epika. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Okay. Jest epik. No, nie powiedziałbym, żeby był jakiś wybitny, więc sobie go odłożymy na razie. Jest, 101 dokładnie. Dobra, i jak to teraz było z tymi następnymi lochami? Bo teraz to w ogóle się musimy znowu chyba przebrać. Jakieś tam itemki stare powymieniać. To na pewno.
Portal do piekieł to później, na koniec. Mamy maga, no właśnie, a następny to jest co? 110 poziom, piramida szaleństwa. Czyli my musimy totalnie tutaj zamknąć ten loszek. 009, no nie. Przeważnie jest tak, że na tym łowcy demonów się musimy przed magiem przebierać. I tak też zrobimy tym razem. Lecimy. Dzisiaj jakoś... O, zobaczcie ile mi da... To jest za samego Golda, to trochę boli. Ale niech będzie. O, to też za samego Golda. Nie, no my się z Golda wyjebiemy. Ale no niech będzie. Trudno. Najwyżej coś tu posprzedaję. Platuwa... Niby pancerz na plus, ale niedużo. Pancerza mamy też max na ten moment, więc nie chcę za bardzo. Dalej szukamy. Co ja tu muszę wymienić? Muszę wymienić hełmik, ale najlepiej na 3 staty. Rękawice już by się wypadało wymienić. No i ewentualnie broń, jakby poleciała jakaś dobra, ale... Ale no broń to akurat ciężko będzie coś lepszego znaleźć. Ale jeszcze popróbujemy troszkę. W ogóle nam nie jest na maga pancerz potrzebny. To jest przede wszystkim najważniejsza rzecz, o jakiej musimy pamiętać. Także tutaj jak coś nam będzie dawało pancerza na minus, ale dużo na plus. No słabiutko. To możemy brać. Co tyle tych epików za Golda nam leci? Dobra, jeszcze... No tu niby plus 100 boków nam daje, to fajne jest, ale... Ale nie ma co. O, taka czapaja. Zajebista. Dobra. Coś tam przebraliśmy, sprawdźmy teraz. 0,36, no jeszcze coś powymieniamy. Jak to wygląda? Rękawice i gabinet magii też. Gabinet magii się przyda powymieniać, bo już dawno tu w sumie nie brałem. Tylko ja Golda nie mam, wiecie? I to jest kurwa problem. Właśnie. Ile to kosztuje? 23, dużo. Dobra no, może weźmiemy sobie aweczkę, przy okazji spróbujemy step strapionych i mrocznej bory zdobyć. Parę misji klikniemy, no bo nie ma opcji, no ja Golda nie mam. Wyjebałem się. Ach, elevator jeszcze, bez kitu, dobrze piszecie. Zapominam ciągle, że to jest. Zobaczymy, czy... O, ten elevator nie daje za dużo. Ale no, troszkę tam da na pewno. No trochę zaczęło dawać, ty. Teraz zaczęło dawać dużo. To ja w niepotrzebnie w ogóle tą misję robiłem. Nazbieraliśmy trochę, bez kitu. Nie, dzisiaj dobrze idzie Angus. Dzisiaj idzie bardzo dobrze, bym powiedział. Od kutka jest delikatne. Po wczoraj. Dobra, starczy na razie. Dostaliśmy jakieś jedzonka, czy to się przyda? I to się przyda. I to się przyda. I tu na razie nie. Dobra, czyli to możemy kupić. Tu sobie damy, to zostawimy na potem. I lecimy dalej. Pierścionek też. Pierścionek w ogóle przede wszystkim bym chciał wymienić na 3 staty. W mroku środowisko możesz? Właśnie nie wiem, czy ja go... O, faktycznie, ty, ja nie wiem, że go klikniemy. Tak szczerze. Dobra, czyli on ma dwa pupile, czyli ma wodę, czyli ma czwarte, na czwartym poziomie ostatniego Ariadrin. Zaryzykuję.
To będzie walka woja na woja. My mamy niby lepsze staty, ale to będzie totalne RNG. Ale no trzeba zaryzykować. Zajebista walka. Dobra. Grunże siadło. Teraz mamy tego ziomka, on ma tak samo na czwartym, no to na niego musimy poczekać. Żeby tu coś zrobić. No nie, nie. No ten pierścień, kurde. Pierścień mamy stary. Trinket jak już to na 3 staty. W sumie ten nam daje 100. A, za mało złota, bo to jest za samego golda. Dobra. Niech będzie, dlatego że te boczki mogą się przydać na magę. A już nie będziemy też szukać. Okej, sprawdźmy teraz. 0,71. No już lepiej to wygląda. Co my byśmy mogli tu jeszcze ewentualnie popodmieniać? No chyba tylko broń, tak szczerze. Ewentualnie rękawice. Dobra, możemy jeszcze jakieś sportowe role tutaj porobić. Chyba nie muszę tego komentować. Oczywiście przygarniemy to. Tracimy 3 główne po 24, ale dużo boków. Prawie 20 średnich, górny większy. No zdecydowanie przytulimy. Ej, halo, to się wrzuciło czy... O, teraz, dobra. Mogę odebrać skrzynkę w elevatorze? No wiem, wiem, ale ona to akurat nie da za dużo. O, jakieś tam pierdółki. Ty bez kitu, a my jeszcze trochę i twierdzę 9 będziemy mogli wbić. No, teraz mamy 1,40, okej, okay, teraz lecimy w niego. Nie zastanawiamy się. Nie, nie. O, jak szybko. Broni na razie nie ulepszam, w ogóle teraz nie marnuję surek. Nie, na tym etapie nie ma sensu, i tak ją zaraz wymienię. Łatwiutko. No i tutaj to też powinno popadać łatwo. Dokładnie. 104. Kurde, no... Sprzedaję to. Nie wiem, czy nie lepiej rozmontowywać, bo ja tu mam jeszcze 4 rozmontowania, ale te itemki z lochów dają sporo tych... Tych golda. Czy długo jeszcze streamek? No zobaczymy, jak nam będzie szło dalej. To wszystko jest zależne od progresu. Kopoć. Dobra, zaraz odblokowywujemy to, co gracze Shakesa lubią najbardziej. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Nie sprawdzam nawet, bo dokładnie, bo on padnie łatwo. Okej. Okay. Depresję. El Pokok nie na dzisiejszym streamku. Jak jest taki streamek zwyczajny, zaweczki, to tak, ale... I oczywiście subikom. Ale na takim jak dzisiaj to nie, no bo robimy co innego, jak widzisz. Dobra. No i cóż, mamy to. Mamy to. Zaczynamy zabawę. Co my teraz mamy? Kurwa maga i potem maszyna do zabijania.
Ajajaj, o kurwica. 0-0-0 mamy na niego. Sianko Sebaks. 0-0-0 na niego, to co dopiero na maszynę do zabijania będzie. No poszukamy innych rzeczy. Nie mam za dużo golda, więc nawet nie mam za bardzo jak w statystyki dać. To muszę zostawić na ewentualne przebranie. Zwykła broń? Nie wiem, chyba nie ma co zwykłej. Broń to dopiero dostaliśmy, no. Z bronią to właśnie za dużo nie poszalejemy. Ale spróbujemy znaleźć rękawice przede wszystkim. To nam daje plus 16, no niby na pa... Kurwa. Niby na pancerz teraz nie musimy patrzeć, ale... Ale no też nie ma co aż tyle, jak tracimy. 10 odrodzeń siedzi? No ta. Tylko problem jest taki, że na maga się nie da odrodzić, Bart. Ale dzięki za rady. Tutaj potrzebne są gemy z kopalni 3-4. Nie no, przecież mnie nie pojebie, żeby kopalnię ulepszać. Jak, za co ja mam te gemy potem kopać? Chyba pomyliłeś twórcę. Taki inny ulepsza akurat. Nie ma problemu, DB. Widziałem, że jakiś Polak streamuje, to mówię, damy rajzika, czemu nie? No porolujemy, bo nam nic innego nie zostało. Musimy tutaj powymieniać... O! Tylko ten górny słaby. No górny musi być minimum taki, jak mamy obecnie. Żeby to miało sens jakikolwiek. Kurwa! Na 3 staty, ale taki górny słaby. ...350, mniejszy. Ciężko będzie w ogóle wyższy znaleźć. Ale no ja tą broń to tak przy okazji, jeżeli już miałbym wymieniać. Chcę wymienić na razie inne rzeczy. I temu na jedną statę, żeby spróbować. No to ewentualnie jak już to broń. Ale nie, to chyba nie odda. Chociaż kurwa, zobaczcie. 3,95 górny plus 12 na samą z rękę. Co myślicie? Kupić, spróbować? W sumie mogę mnie rozmontowywać, tylko wykopać, bo jakby się okazało, że jest chujnia, to może nie być kolorowo, ale dobra. 002! 002, także podniosło się. Trochę. No ale rozrzut jest miodny. Dobra, na razie zostawimy. Niech będzie. No i spróbujemy tutaj tych itemków. No tak, no docelowo szukamy na 3 cechy, ale to mówię. To nie jest takie proste akurat. Żeby znaleźć na 3 cechy z rozrzutem takim dobrym. Jak się w lochach spisuje łowca demonów? Powiem ci szczerze, że bardzo, bardzo przyjemnie dzisiaj nam te lożki pykły. No ale teraz niestety mamy magów, no i magowie są problematyczni akurat. Pamiętajcie, że my tu jeszcze mamy dwa paski jawki prawie, nie?
Ej, w sumie to się tak zastanawiam. Jeszcze tu poroluję trochę, poszukam, ale zastanawiam się, czy nie zrobić z jednego paska awki, nie spróbować złapać tego pupila i tak dalej. Tego golda, bo pewnie nam sporo poleci. O kurwa. Jeszcze większy górny. Dobra, Gendal, odpocznij sobie. W ogóle Twitch jest plus 13, Gendal. To tak tylko powiem. Kurwanska. Ciężko będzie pobić ten rozrzut. Dobra, z powrotem wymiana. Arena. Dzięki. No, ale Davalon to ma doświadczenie. Davalon to akurat... No i grzybów też ma o wiele więcej, to w ogóle. Kurde, no i mamy coś takiego. Czekajcie, sprawdzimy na tym łuku, który mamy obecnie. .002, tyle co było. Co myślicie? Bierzemy tego, czy zostawiamy tego? Tak, tak, no gabinet teraz, ale chcę poczytać opinie wasze. 3 staty, bierz, oddaję. O, dobra, jest pierścionek na 3 staty. Tego gema to kopniemy, żeby nie zrobić tego co wcześniej. Pyk. Co ja tu bym jeszcze chciał wymienić? W sumie te ręce, ale te ręce nie lecą, kurczę. I tak nie mam golda. Elevator, jeszcze coś tu pociśniemy. Może delikatnie. Nie, jutro nie będzie hektu z eventu. Eventy są od piątku do niedzieli. Dobra, to jest mag, to już go raczej nie pociśniemy. Mroczne bory to było, tak? I step strapionych ewentualnie. A ty masz mało grzybów XDDD? O kurwa. Wyczułem wiadomość od Polaka. No nie, no ale wiesz, jeżeli porównujemy na przykład 10 tysięcy do 40 tysięcy, no to 10 tysięcy jest zdecydowanie mniejsze, nie uważasz? Na razie nie, Venture, na razie tak oklikam. O, są mroczne bory, dobra, weźmiemy to. Pupilki już mamy. Tu jeszcze dostaniemy expa. Spróbujemy wodą na wodę. Staty identyczne, także typowo pod RNG. Dobra. Wyliczone. O, teraz nam się słaby typ trafił. To go porobimy. Wodę gazowaną. I teraz mamy piąty level. No i z nim przegramy raczej. Nawet nie wiem, czy jest sens w ogóle robić tej walki, bo już dzisiaj światła sobie nie ulepszymy, bo nie złapiemy dzyńki. Tu możemy machnąć, dokładnie. I tu od razu cyk. To możemy chyba machnąć, nie jestem przekonany. Możemy, dokładnie, mamy 107 level. Dobra. Sprawdźmy, jak na tej broni się to ma. .005, okej, okay. No to zdecydowanie ta broń oddaje najbardziej ze wszystkich sprawdzonych i ten górny też nie jest najgorszy. Czyli tak, mamy na niego 0,05. Zrobimy jeszcze, chociaż może na razie gabinet.
A nuż coś tu jeszcze poleci. No w gabinecie to mówię, chyba tylko za tym trinketem bym polował. No tu tracimy po 2, ale boki nam daje, a może to weźmiemy? Potem jeszcze trochę roli w tym, zrobimy jeden pasek, wydamy golda w staty i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Co myślicie? Chyba nie głupie. Bo tu innego pomysłu nie mam. W sumie to musimy już teraz zrobić, żeby... Ile graczy ma W60? No w teorii 46 tysięcy w tym momencie. Czy jakbym wrzucił więcej gemów na zrękę, to nie byłoby lepiej? No możemy zaraz sprawdzić to też, ale to zaraz. O, jest, dobra. Jest kibelek. Tego też szukałem. Mamy też osiągnięcie od razu. To możemy rozmontować. To kupimy. A jak myślisz, Leszku? Jeden dorzucić na zrękę, czy dwa? Muszę teraz tego stepu strapionych pilnować. O, jest. Chociaż, no dobra, niech będzie. Ale w sumie możemy to sprawdzić w SF Toolsie, no, bez kitu. Dobra, powiedzmy, że na razie tyle tej jawki, niech będzie. Trochę golda nafarmiłem. 0,12, okej. No to by oddało. Masz rację. To by oddało, no ale 0,12 to nie jest jakiś szczyt marzeń, ale no jest to więcej, więc zrobimy tak. Te gemy już mi w ogóle dają też 140. Też na każdym gemie byśmy mogli 10 stat zyskać. No my się tu tak zbroimy pod tego maga, ale my i tak nie zrobimy maszyny do zabijania. Ten na HP możemy dać, powiedzmy tu. Też do przodu. No właśnie te rękawice najbardziej bolą. Zaraz ich poszukamy jeszcze. Te rękawice mam bardzo, bardzo stare. Trochę w szczęście. Tak, no. Ja w ogóle myślę, żeby ten jeden pasek zrobić, żeby sobie jeden zostawić. Jak tu w ogóle z tym kluczem jest? No, to już nam nawet dawka nie jest potrzebna w teorii na ten poziom, na ten loszek, nie? Możemy to znaleźć równie dobrze w zbrojowni. Siemanko, tak, no gramy. Jednak. Marszalo. Dobra, czyli tak, gemiki są ok, no trochę za jakimiś rękawicami porolować. Kurde, nawet bym wziął na wszystkie staty, bo to i tak by było na plus. No rękawice zobacz. Plus 5, ale rozrzut słaby. Rękawice nam dają bardzo mało. Nie wiem, koksu. Na razie musimy jakoś... Orzesz, kurwa. A, jeszcze nie mam. Nie zawsze taki potężny rozrzut jest lepszy. Nie no, akurat na Magusia. Kurwa, co się wydarzyło? Jak mi tą broń jak mi zniknie ta broń. No dobra, jest. Akurat na Magusia my musimy zajebać po prostu ze 3 kryty z dużego rozrzutu, więc na Magusia jest wskazana. Dobra, dalej. No dajcie te rękawice, już byle jakie, nawet no przysięgam.
I tak miałem doklikać tą awkę. Dobra, wiecie co? Robimy ten pasek. Skończymy go już. Bo i tak to miałem robić. Już mi tu awka nie jest jakoś giga mocno potrzebna. Dobra, niech będzie to. Jezu, jaki ten... Jak my wejdziemy w ten następny loch, to my go robimy do końca. My tu jesteśmy tak dociśnięci pod względem itemów, no wszystko jest niemalże perfekcyjne. Oprócz rękawic oczywiście. Kurde, plus 17. Pancerz nam nie jest potrzebny, wyjebane w ten pancerz na tych magów. Grunże 17 stadna plus. Jest czapka, czapka, niech nie chcemy czapki. Lata plus 1, sporo pancerza, ale to już nie będziemy No nie, no dla 7 statystyk to już... A Red Room to co, 2020? No, czyli prawie 3 lata temu już. Jezu, 3 razy z rzędu buty, a rękawice nie mogą polecieć. Kurde, ale to jest... No ale dzisiaj mamy akurat szczęście z brońmi, więc coś innego musi... Musi nie siadać. O Jezu, jeszcze nam plus 8 daje. Ale rozrzut słabszy. Dobra, dziękuję, kurwa. Na wszystkie staty, ale już trudno. Przez to... A, nie mam jeszcze ten. Kurde, golda nie mam. Dobra. A, jeszcze raz. Raz? Nie, dwa nawet. Już mam, bo to za samego golda było. Okej. W sumie to gemy niepotrzebnie podmieniamy. Możemy zawsze, wiecie, kopać nowe, bo już nam dają po 10. Ale dobra, sprawdzamy teraz te procenty na niego. 0,45%, no. No nieźle. Myślę, czy jeszcze tutaj wymień ten gem na HP, nie? No nie będziemy samych gemów na zrękę, bez przesady. Jeden na HP się przyda. Czekajcie, bo coś myślałem. Zastanawiam się, czy może jeszcze z półpaska nie zrobić i po prostu nie wrzucić tego golda w jakieś... Może trochę winte, może tutaj... Dobra, na razie sportowych parę grzybów. Zobaczmy. No normalnie 0,45 to nie jest tak mało. Dobra, nie siada, chuj, robię jeszcze te puławki. Trudno. Jeszcze musimy step strapionych jeden wziąć. Pamiętać o tym. Jeszcze level dobijemy też, dokładnie 108. Dobra, na razie stop. Teraz tak, dowalimy tutaj kryta. Ile procent mam na niego? 0,45. Przed zrobieniem tej awki było. Kryta na pewno dorzucimy, bo się przyda, żeby te kryty z górnego rozrzutu leciały. Powiedzmy gdzieś tyle. Na pewno inty będę chciał z 400. Dobijeś level, to teraz się cały przebieraj. A to zabawne akurat. Muszę przyznać. Ty, my HP musimy w podstawie też dorzucić.
Bo my mamy 500 z ręki, a tylko niecałe 400 HP. Powiedzmy, że dobić do 500. Ty no, dużo tego golda mamy. Chociaż to już sporo idzie na to, ale dobijemy do 500, żeby było porówno. Te itemy po co trzymasz? Do kibla. Na następne dni. Dobra. I resztę w rękę. To teraz może będzie z 0,68? No zobaczymy, zobaczymy. Sporo podstaw wleciało. No i pamiętajcie, że jeszcze mamy pół paska w razie czego, nie? 0,76, okej, okay, no lepiej, lepiej. Dobra, no. Trzeba go ubić. Zostaw na gemy i itemy trochę. Gemy i itemów już i tak nie zmienię, bo już mam prawie wszystko zmienione tak, jakbym chciał. Ciężko już coś tutaj wycisnąć więcej. Uff, kurwa, siedzi, siedzi. A gemy już się same zwracają i zarabiają na siebie, więc nie potrzebuję na nie golda już. Bo kopę za 150, a sprzedaję na przykład za o, za 600. Dobra. I teraz 110 awkom. Dobra. Lecimy. Kluczyk, zbrojownia. Na pewno. Tak. Dobra. Ten loch to raczej na takim setupie to cały zamykam. Tak mi się wydaje. Nie wiem, wielki. Nie pamiętam. Raczej nie, raczej... Raczej się dało, jak pokonałeś tego 9 maga, to dobić ten 110. No, w sumie można tak pomijać, bez kitu. Zapomniałem, że tak to działa. No nie, no proszę cię. No, dzięki. Dalej. Maguś, ale jego zrobimy. Mamy jakieś ręce. Fajne. Tylko, że gemik sobie wykopiemy. Tak, no, wykopę. Na zrękę. Dobra. Pyk. Lecimy do... A, nie obejrzeliśmy chyba tego. No. To 15. Powiem ci, Marcin, że właśnie myślałem po wczorajszym dniu, że szybko, ale niekoniecznie. Bo dzisiaj dużo osób strasznie nadgoniło. Ty bez kitu, Boże, ja to mogłem od razu tak pomijać, żeby po prostu, wiecie, nie oglądać tego tak jakby. Dzbanem, w sensie no dzbanem, nie wiedziałem, że tak to działa nawet. Że jak klikasz pomin, to... To on się odradza po prostu. Dobra, siedzi, 117. No i teraz mamy Banshee i potem mamy lustrzane odbicie. Banshee powinniśmy ubić, 0,60 na nią. No trzeba kliknąć, no nie ma opcji. Golda mamy bardzo, ale to bardzo dużo, więc wrzucimy w staty. Sianko, Czemko.
dużo nafarmiliśmy sobie przez te lochy. No w zasadzie ten jeden loch. Dobra, 600. Tutaj to też wrzucimy. Ty, a na maszynę ile mamy w ogóle? Nie spojrzałem. 004 mamy na maszynę. Jeszcze wrzucę trochę w HP i zostawimy na razie. Serwer 60 odda jak konfidenci zeznania. Dlatego tutaj gram. Prosty. I dobra, trochę golda w razie czego zostawiłem. Lecimy z tą Banshee. Było 0,60. Myślę, że jak dorzuciliśmy tyle golda w staty, to może nawet 0,80 mamy. No musimy to ubić po prostu, tak jak i tamtego. Dobra, ty bez kitu, ja mam przecież jeszcze tą mawkę. Boże, zapominam cały czas, że my tu jeszcze mamy 42. Dobra, sprawdźmy. Ty tak robisz, a masz mniejszy? A. Nie chcę mi się nawet tłumaczyć wam. Dobra, walczymy na jakiegoś noba teraz. Jego to raczej bez dwóch zdań klikniemy. O kurde, nawet odrodzenie nie było potrzebne. Ja jebie, ale frajer. Wykopiemy z rękę. I dalej. Co teraz? Teraz mamy tą maszynę do zabijania. Twierdza posępnego czerepu, musimy ją zamknąć, żeby odblokować. 119 level. Czy ja chcę dać sobie już spokój? Ile trwa streamek? 2 godziny, 2,5 godziny prawie. To tyle co wczoraj. Ile mamy na tą maszynę? Możemy delikatnie porolować jeszcze zbrojownię, ale to już taką końcóweczkę. Może nam coś poleci ciekawego, jakaś brońka albo coś. Nawet zwykła, tak mówisz? No w sumie zwykłe dają też sporo. Tylko wtedy byśmy chyba musieli z jeden gem na HP dorzucić. No ten górny już jest ładny w tych zwykłych też i nam dużo dają. No, coś takiego na przykład. 4-2-4 plus 25. Odzysk klejnotu zrobimy, cyk. Zrobimy jeden gemik na HP. Więcej. Bo dużo nam z ręki dojdzie. Tutaj widzę, że mi jeszcze dokładnie to możemy wymienić. Jest HP. To wymienimy ten i wtedy wyjdziemy git. Tu niech się kopie. Teraz tak, robię już tą mawkę. Do końca. Tu jest lustro, ale nie biorę. Szkoda misji. Tak, S40 w ogóle jakoś dziwnie słabo chodzi, no. To już od wczoraj, w sumie to od piątku. Ty, no nie zrobimy tej misji dnia, ale nawet nie... O nie, jest, dobra, step strapionych. Ale zobaczcie, na przykład step strapionych nam daje 2,77 za 10 minut, a tu mamy coś takiego. 28 tysięcy exp. To nawet się nie opłaca, to biorę to. Nie opłaca się tej misji robić, tak szczerze. Dobra, tu weźmiemy krótszą. O, jest step strapionych następny. No i to możemy wziąć, bo nam zostanie 2,5 minuty. Idealnie.
I może jakaś fajna... O kurwa, zobaczcie jaka misja. 532 tysiące expa za 2,5 minutki. Piękna sprawa. Dobra. To mamy zrobione. Golda już wydaję. Maszyna to jest mag, czyli bierzemy tak. Nie, wieża jest 125 level musimy mieć. Zresztą i tak bym jej od razu nie kliknął. Mogłeś klaser podbić? Mogłem, ale już. Zajmiemy się tym może jutro albo tam. Nie wiem, czy jutro będzie streamek. Generalnie się tym zajmiemy później. O, może tak. Bo tam i tak już wyciśniemy parę. Ze 2% byśmy wycisnęli, może więcej. Coś koło tego. Ile ma something tutaj? Something ma więcej. No 1% byśmy wycisnęli. Ale kurwa, to już są takie pierdoły. I tak zrobiłem w sumie więcej niż zakładałem po tym wczorajszym dniu. Elevator jeszcze może? Tak, no zaraz zobaczymy, tylko ja chcę tego golda wydać. Tego ciosu krytycznego też nam więcej się przyda. Powiedzmy, że do 500. Powiedzmy, że HP teraz podciągniemy do 600. Z rękę 650. O ile się uda, bo to już jest drogie. Jeszcze możemy kółkiem zakręcić, ty, bez kitu. Jeszcze z kółka może hajs polecieć ładny. Przecież. Dużo się zmieniło od półtorej roku? Szczerze to nie. W sumie ostatni rok nie był jakiś przebojowy dla Shakesa, bo nowy backend wprowadzali. Więc nie było jakichś większych aktualizacji. 0,45 mamy na niego. Nie źle, ale chyba jeszcze sobie zakręcę tym kółkiem i tak. Zobaczcie ile golda. O pierdolej, no wpadło tego golda. Tak, dokładnie. Swojego awatara się w pęcie robi. Gideonka. Robisz w pęcie, wysyłasz do supportu i ci ustawiają. Dokładnie tak to działa. Czekajcie, teraz tak, to dobijemy też do 700, żeby było 1:1. Żeby dodawać do Song Requesta trzeba być VIP-kiem albo subikiem. Jakby co, bo tam widzę, że ktoś pyta. Dobra, to mamy po 700. Jeszcze lecę w ten bok. Polecimy jeszcze w szczęście. Do 550 może się uda? Tak. I z ręka teraz. Dobra. 704 z ręki. Dobra, sprawdźmy. 500 000 prawie poszło w staty. 1% mamy na nią. To jest sporo. Lecimy. O kurwa. Tyle zbrojenia. A to tak o, cyk cyk. O i mamy następny kluczyk. Zobaczmy, pierwszy zwykły, drugi zwykły, trzeci kryt, czwarty kryt i ostatni zwykły. Mamy jakiś paseczek. Sporo golda, sprzedamy. Dobra. 121 level. Jak to wygląda na tle gildii? Nieźle, no. Wysoko. Melendy z tym wojem. Wy mówicie
o mnie, jak ja na tą postać wydałem no z 10 tysięcy grzybów plus minus do tej pory, po takim słabym drugim dniu, a Melendez na Voya już wydał 60 prawie tysięcy i wbił 140, także wiecie. Ty, ale my tą twierdzę jeszcze napoczniemy sobie. Jak tak patrzy. Prawie 10% na niego. Ile? Do 10 tysięcy grzybów plus minus. Dobra, siedzi. Dzięki, dzięki, witam. Zobaczmy. SF tu pokazał 10% niecałe, nie? Pierwsze odrodzonko. Drugie. Dobra. Spróbujmy dalej. Woj powinien też paść. Dokładnie. 125. Mamy tym samym wieżę. Pamiętam, że bardem po 3 dniach wbiłem chyba 134, jak się nie mylę. Przy podobnej ilości grzybów. O, szybki Johnny, to twoja pierwsza wiadomość na tym czacie. Już postanowiłeś mi zaufać i dać suba z Prime? A co jak się teraz zawinę i nie będzie streamów przez miesiąc? Ale dziękuję oczywiście ślicznie. Nie planuję się zawijać jak coś. Dobra. Za dużo słonia? No co ja wam poradzę? No ktoś wrzuca tego słonia non-stop. Tu też mamy Voya, on chyba też nam padnie. Oglądam giga długo na YouTubie? Aha, rozumiem, rozumiem. Dziękuję, dziękuję ci za Primika. Primik jest git, bo ja z niego dostaję, a ciebie on tak naprawdę nie kosztuje za wiele. Bo i tak używasz Prima, nie? 3%. No to jeszcze sporo. Nie wiem, który... Potem jest chyba Voy, Pantera to jest chyba Zwiad i chyba szósty to był tutaj mag, jak dobrze pamiętam. Tej twierdzy. Dobra. Powiem wam, że takie moje odczucia, to nie jest za drogie, to możemy rozmontować. Takie moje odczucia z tego, że lecą tylko dwa epiki na loch, trochę to boli. Szczerze mówiąc. Bo jednak, no wiadomo, że średnio na 10 przeciwników w lochu leciało więcej epików niż 2 wcześniej, nie? Jak była ta szansa standardowa, powiedzmy. A teraz jak mamy tylko 2, no to nie jest takie git. Lecimy dalej. Także oczywiście jak ktoś ma jeszcze wolnego, to zachęcam do użytkowania. Po co ma się marnować? Ale dziękuję, dziękuję Skelo. Kto dał subika? Jak jesteście na Discordzie u mnie i macie połączone konto Discorda z Twitchem, to macie tam rangę subskrybent również na Discordzie. Nie, Ludojad to chyba też był Zwiad, jak tak teraz patrzę tutaj. Dobra, zobaczmy procenty. Dociskam już na tym, co mam, dopóki procenty nie będą jakieś żałosne i koniec, bo i tak już dzisiaj długo. Wyjdzie koniec końców, że dłużej niż wczoraj. 2% na niego, no to jeszcze. Zmniejszają się te procenty, ale powolutku. W sumie, tak patrzę, to my mamy dobrą konfigurację pod zwiadów. Bo my mamy tej z ręki prawie 4200 i mamy 2,5 HP. To na wojów to może nie być taki git, ale... Ale na zwiadów to myślę, że może oddać tak TBH. Ale najpierw tego Voya musimy pokonać. Dobra, siedzi. 129. Dokładnie, ten smok tutaj. Czyli siódmy to jest mag. No jego już na pewno nie ubijemy dzisiaj. Centino. A, nawet cię nie timeoutuję. Od razu cię wypierdolę, bo... I podał dokładnie nawet miejsce. O kurwa, ty, 1,5% na to mieliśmy.
Mówiłem, że my jesteśmy, dobrze stoimy pod zwiadów. Hełmik możemy założyć, bo oczywiście działa dobrze. Nie, nie, właśnie nie doda w GTA i to jest najgorsze. Zenek plus Shakes, jak to pasuje do siebie. Dobra, siedzi. No i chyba ostatni na dzisiaj, bo mówię, siódmy to jest Maguś. Jeszcze może zerkniemy na procenty przed. Prawie 1%, dobra. To jeszcze go raczej klikniemy. Jeszcze powinno to paść. Ta pantera w ogóle bardzo szybko, o dziwo, padła. No my musimy się odrodzić, podejrzewam, minimum ze dwa razy, jak nie ze trzy. No i najlepiej, żeby on uników nie robił prawie wcale. Pachołki musisz zrobić, a pachołki to już mam w sumie. Odkąd się wieże odblokowało. Nie pamiętam, jak tu budować. Teraz chyba to, muszę sobie tą ściągę odpalić. Na razie niech będzie tak. Chociaż nie wiem, czy tam nie było siedzisko na 50 najpierw, nie pamiętam. Ma ktoś tą ściągę gdzieś pod ręką? Kurwa, tam jaka bliska próba. Dobra, mamy to, mamy to. Siedzisko 50, no tak myślałem, to musimy siedzisko lecieć. Okej. Siedzi, 133. Czyli jestem bodajże jeden level w plecy względem barda. Jak się nie mylę. O kurde, my tu musimy ataki robić, ty. Zapomniałem. A dają już w ogóle... Ktoś już tutaj coś daje? Chyba nie. Ludojad. Zobaczmy. Kurwa, nie to. Zobaczmy sobie tą walkę. Nie, już nie wymieniam, mówiłem. Dociskam ile się da na tej konfiguracji, wszystko na dzisiaj. Dalej się pewnie będziemy widzieć na odcinkach, jeżeli chodzi o Łowcę Demonów oczywiście. No, tak to wyglądało. 380 tysięcy golda możemy jeszcze wrzucić. Jeszcze sobie sprawdzę te procenty, ale to już raczej jest not possible. Dokładnie, not possible. Nic dziwnego, bo to Maguś. Co mi tu jeszcze dzisiaj zostało, żeby już wszystko... A, kości już mam, zapomniałem totalnie o tym. Kurde, brakuje mi... Do następnej twierdzy mi brakuje. No daj drewno. Kurwa, i ten kamień będzie leciał. Dobra, to może być. Niech będzie. Trudno, twierdzę sobie, zrobię jakiś ataczek pewnie. Bo już tu niedługo ludzie będą dawać. Mi się kończy za 3 godziny dopiero, bo ja to zrobiłem przed północą. Ale no niektórzy pewnie mieli wcześniej. Jak zrobiłem, odblokowałem kości, po prostu wieżę odblokowałem. I te kości się razem z wieżą odblokowują. Dobra, teraz tak. Elevator może jeszcze. W sumie to czekajcie, zanim elevator, to wydamy golda. Bo mamy sporo. Odbierz drewno i ulepsz. A mam coś do odebrania? Nie, nie mam. No skąd mogę odebrać drewno? Wytłumacz mi. O kafa. Bo mogę czegoś nie widzieć, bo już jestem, powiem wam, trochę zmęczony. Trzymaj się, zwiadowca. Oddrwala? O kurwa, bez kitu. No, właśnie o tym mówiłem. W sumie to... Co mi jeszcze dzisiaj zostało? Już nic, dobra, to niech się buduje ta twierdza. Eko 8, możemy tu zacząć surki farmić.
Jak już ludzie będą wolni. Czy ma ktoś już podziemia w ogóle? Nikt nie ma. Zdziwiłbym się, jakby ktoś miał. I... A, tego muszę. Dobra, resztę w rękę. Czy tu coś klikniemy? To jest mag. Chyba nie ma co. I tak jesteśmy wysoko. Tu się widzę, dużo osób zablokowało na 9.6. Dalej, mamy portal. No tu raczej nic nie zrobimy. O, odrodzenie. Ty, coś robimy nawet. O, 3% będziemy do przodu jutro. Pokszam. Dobra, tu nic nie... O, tu 5 milionów zbiliśmy. Ty, to coś tam robimy. A ręki jeszcze. A ręka przede wszystkim. Dobra, to... Okej. Okay. Niech będzie. 14. No tu w top 10 byśmy nie byli. Zdecydowanie nie. On ma buty dla nas, dobra. W top 10 byśmy zdecydowanie nie byli, bo tu już widzicie, 140 jakieś, 160. Ale tak top 15 trzymamy. Może nawet top 10, no bo jak tu byśmy wypchnęli jakiś tam 127, nie tak źle ogólnie. Pupilków ile ma osób? Jest godzina prawie 21, trzeci dzień. 99 osób, pod ziemi jeszcze nikt nie ma. No ale tak się generalnie ranking prezentuje. Tu jeszcze ktoś tam może sobie obczaić. Można zatrzymać oczywiście i tak dalej. Walka pupili mi jeszcze jedna została. Ale jej nie robię, bo i tak przegram, to nie ma sensu. Możemy jeszcze dać. I co? I wszystko.